Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, co mam na szyi, czyli o słuchawkach, które idealnie nadają się do gier. Tak więc dzisiejszy filmik będzie poświęcony słuchawkom Sharkun SGH2. Jeśli ktoś z Was szuka relatywnie tanich, ale naprawdę bardzo fajnych słuchawek do Fortnite albo Counter-Strike'a, myślę, że powinien zwrócić uwagę właśnie na tą parę słuchawek. Ponieważ moim zdaniem oferują one naprawdę bardzo wiele jak na swoją cenę. Jeżeli jesteś graczem, który dużo gra w różnego rodzaju strzelaniny, na pewno to docenisz, ponieważ ja, nosząc te słuchawki, zauważyłem, że mój skill się naprawdę trochę zwiększył, ponieważ słyszałem przeciwników z o wiele dalszej odległości, czy to w CS-ie, czy to w Fortnite'cie. Więc jeżeli ktoś z Was szuka naprawdę fajnych słuchawek, które wygodnie leżą na głowie i pozwalają Wam jeszcze uzyskać nieco przewagi w grach, myślę, że ta propozycja jest naprawdę bardzo warta rozpatrzenia. Są to słuchawki zamknięte, dedykowane głównie dla graczy, o pasmu przenoszenia dźwięku od 20 do 20 000 Hz. Charakteryzują się one także impedancją w wysokości 32 ohmów oraz dość sporymi membranami wielkości 50 mm. Na pewno po cenie można łatwo stwierdzić, że nie są to słuchawki dedykowane audiofilom, jednakże jeżeli głównym przeznaczeniem słuchawek, które chcecie zakupić, ma być rozgrywka w gry, to te słuchawki spiszą się do tego rewelacyjnie. I myślę, warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak te słuchawki są wykonane, a wykonane są naprawdę rewelacyjnie. I tutaj po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że firma Sharkun rzeczywiście kładzie spory nacisk na jakość wykonania. Co do samego pałąka i do samych ogólnie słuchawek i nauszników, słuchawki leżą bardzo fajnie na głowie. Możemy się swobodnie ruszać, jakoś słuchawki mocno nam nie latają. Fajnie też całe osłonki okrywają nam uszy. Leżą fajnie na głowie przez sprężynowany pałąk. I co bardzo fajne i co mi się osobiście bardzo podoba, to to, że słuchawki przylegają bardzo dobrze do głowy. Dobrze, ale nie za mocno, przez co możemy w nich naprawdę dość długo siedzieć i nie odczuwamy dyskomfortu. I myślę, że tutaj warto też zwrócić uwagę na to, jak ogromnie gruby jest kabel. Ponieważ kabel to jest istny grubas, można by wręcz nazwać go biczem, ponieważ nie dość, że jest gruby i długi. I nie zrozumcie mnie źle, to w żadnym wypadku nie jest wada, uważam to wręcz za ogromną zaletę. Bo jeżeli macie w domu zwierzaka, to możecie być pewni, że prędzej ten zwierzak sobie zęby połamie, niż przegryzie wam tak gruby kabel. Jeżeli jesteśmy też przy kablu, warto tutaj odnotować, że słuchawki są na USB i osobiście ja uważam, że jeżeli kupujemy słuchawki dedykowane do komputera, dedykowane do gier, to bardzo dobrze, że są one na USB, ponieważ nieczęsto zdarza się tak, że po prostu karty dźwiękowe fizycznie wbudowane w nasze płyty główne lub czasami nawet przewody do front panelu naszej obudowy są naprawdę bardzo miernej jakości i to potem wszystko jednak rzutuje na to, jak dany sprzęt gra. I tutaj dodatkową korzyścią jest też to, że gdy mamy słuchawki podłączone przez USB, one identyfikują się jako inna karta dźwiękowa wraz z mikrofonem, co myślę może też mieć bardzo pozytywne skutki. Na przykład moja karta dźwiękowa w mojej płycie głównej ma naprawdę bardzo kiepskie wsparcie pod Linuxem i gdy miałem podłączony mój zwykły mikrofon i mówiłem coś na Discordzie na Linuxie, po prostu było słychać cały czas pierdzenie. Przykładowo, po wpięciu takich Sharkunów zidentyfikował się jako inna karta dźwiękowa, która jest bardzo dobrze wspierana i problem się rozwiązał. Dodatkowym bajerem myślę jest to, że słuchawki są podświetlane. Może się podobać, może się nie podobać. Nie mamy tutaj żadnej regulacji tego podświetlenia, po prostu słuchawki świecą. Nie możemy tego ściemnić, podjaśnić ani zmienić koloru. Dodatkowo na tyle mamy tutaj także pokrętło do regulacji głośności, tak aby nie musieć tego kontrolować z poziomu systemu operacyjnego. I co zabawne, bo przez wiele lat byłem wielkim zatwardziałym fanem głośników i w ogóle nie widziałem potrzeby, żeby grać na słuchawkach. Tak, od czasu kiedy mam te słuchawki, no praktycznie za każdym razem kiedy gram w CS albo Fortnite, no to je ubieram, bo po prostu daje mi to rzeczywistą przewagę nad osobami, przeciwko którym gram. Co do słuchania muzyki,
W moim odczuciu te słuchawki mają troszeczkę za dużo basu. Jednakże akurat wiem, że odbiór muzyki to jest kwestia bardzo subiektywna i to, że ja mogę narzekać osobiście na zbyt dużą ilość basu, dla innych może to być wręcz zaleta. Umówmy się, słuchawki za 100 zł nigdy nie będą super rewelacyjne do słuchania muzyki, tym bardziej, że te tutaj są stworzone głównie pod gaming. Podsumowując, to naprawdę spoko słuchawki za niewielki hajs. Jeżeli jesteś graczem, który pragnie zwiększyć swojego skilla i chce uzyskać przewagę nad wrogami, którzy słuchawek nie posiadają, no to myślę, że jest to jak najbardziej strzał w dziesiątkę. A, i jeszcze na sam koniec, chciałbym wam dać posłuchać, jak brzmi ten tutaj wbudowany mikrofonik. Tak więc, moi drodzy, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Jeżeli kogoś z was interesuje technologia, to polecam zajrzeć na mój kanał, bo tam jest troszeczkę materiałów tego typu. A jeżeli komuś jest mnie mało, to oczywiście zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama oraz Discorda, jeśli chcecie pogadać. Tyle z mojej strony. Na razie. Bios.